Pierwsza ulica Grodzka, Grób Olbrzański i Pomorski. Słońce świeci jeszcze wysoko. Na mosty pomorskie wjeżdżają autobusy, samochody osobowe, samochody dostawcze. Most funkcjonuje ponownie po prawie 2 albo 3 latach remontu. Bo dalej widać zabudowę mieszkalną w okolicach ulicy Sikorskiego, gdzie powstają kilkudziesięciopiętrowe domy mieszkalne, centra biurowe. Widać mostów pomorskich w kierunku mostu uniwersyteckiego, gmachu głównego uniwersytetu i ulicy Odrzańskiej. Domy, apartamenty posadowione na utworzonych obok wyspy wspornikach, wzmocnieniach. Bulwary książęce. Przechodząca obok mostów pomorskich droga wodna, czynna i dobrze funkcjonująca śluza pozwalająca przepłynąć jednostkom pływającym. Od strony mostu uniwersyteckiego w kierunku mostów mieszczańskich. Wrocławski węzeł wodny wygląda tak, jak na tym schemacie widać. Wszystkie stopnie wodne, śluzy, zatoki i tak dalej. A tutaj widok mapy Wrocławia sprzed wieków. Apartamenty w wsparcie na podporach, częściowo oparte o fragment wysepki z najpiękniejszymi widokami we Wrocławiu, no, oprócz Skytowera, który góruje nad całą zabudową Wrocławia.